Jest z nami Olaf Kowacki. Olaf, przede wszystkim gratulacje za tytuł piłkarza października Fortuna pierwszej ligi. Gratulujemy. Dziękuję. I od razu o meczu, bo ten mecz był troszkę dziwny. Można powiedzieć, że od pierwszej minuty naciskaliście, zadawaliście swoje ciosy, stwarzaliście sytuację. Strzał było bez liku, ale piłka wpaść nie chciała dopiero w końcówce meczu. Konsekwencja, nie? No jednak tworzyliśmy tę sytuację, więc prędzej czy później piłka musiała wpaść do bramki tak naprawdę. Mecz pod naszą kontrolą, jak było powiedziane, że dużo sytuacji sobie kreowaliśmy, więc myślę, że nie ma się czym przejmować, trzeba kontynuować to, co robimy i wywozimy kolejne 3 punkty z naszego domu. Powiedz, bo trener cały czas wspomina o tej waszej konsekwencji, dążeniu właśnie do celu. Ty też o tym cały czas mówisz. To jest taki klucz, którym sobie w szatni powtarzacie, że jeżeli nawet przeciwnik jest słabszy, przeciwnik nie jest w formie, a wy stwarzacie sytuację, a piłka nie wpada, to żeby nie panikować, a jednak dalej konsekwentnie robić swoje. No, część tych słów właśnie padło w szatni, żeby właśnie nie panikować, że nie wpada piłka do siatki i... No, tak naprawdę jak tworzymy sytuację, no to no, tak jak powiedziałem, no, prędzej czy później piłka no, wpadnie i możemy wygrać ten mecz. Ważna jest też koncentracja, żeby nie tracić piłek z tyłu, dobrze budować i tak naprawdę wszystko się może ułożyć po naszej myśli. Wygraliście po raz 5 z rzędu w Gdyni. No to zdarzenie, które w ostatnich miesiącach czy w zeszłym sezonie szczególnie nie miało miejsca. Jaki teraz no, plan na następne tygodnie? Jasne, oczywiście zbliżają się derby, te największe dla kibiców wydarzenie. Nic tylko podtrzymać serię i podbić ją do 6 zwycięstwa z rzędu. No tak, taki jest nasz cel, żeby jak najdłużej grać w pucharze, no bo dla nas to też jest przygoda. Arka też słynie z tego pucharu. Trochę będzie inny mikrocykl, nie? Bo tam gramy na sztucznej trawie, więc trzeba będzie się przygotować i tyle. No. Będzie analiza rywala, skupimy się na jakichś ich tak gorszych stronach i będziemy chcieli je wykorzystać. To trzymamy kciuki i życzymy powodzenia i równie wysokiej formy w listopadzie. Dzięki wielkie.